Dzień dobry, szczęść Boże. Dzisiaj jest taka Ewangelia, która po prostu jest cudowna. I postanowiłem jednak coś do Was powiedzieć, bo ona zresztą mnie popycha do tego, żeby coś zrobić. Dzisiaj jest przypowieść o 10 minach. Bardzo podobna przypowieść do tej, którą słyszeliśmy o talentach w niedzielę. Chciałbym parę takich, myślę, mogących pomóc nam przeżyć dobrze ten dzień, ale nie tylko i myśli powiedzieć. Po pierwsze, w tej przypowieści zachęcam Was, przeczytajcie sobie, to jest Ewangelia Świętego Łukasza 19:11-28. Po pierwsze, Pan Jezus pokazuje nam, że w tej Ewangelii takie chrześcijaństwo, które polega na tym, że Bóg daje nam wolność. A więc ten król, ten Pan gromadzi te swoje sługi i daje im te miny, czyli pieniądze, i wyjeżdża, zostawia ich. To jest niesamowite w chrześcijaństwie, że chrześcijaństwo jest pełne przestrzeni wolności. Wbrew temu, co próbuje nam wmówić zły duch, wbrew temu, co nam próbują wmówić też niektórzy chrześcijanie, że to jest system, który jest szczegółowo opisany, który trzeba przestrzegać od A do Z, który właśnie niby daje wolność w tym, że jesteśmy wierni wszystkiemu, co jest zapisane w różnych mądrych książkach, instrukcjach i tak dalej. Tak naprawdę Ewangelia pokazuje coś innego. Pan wyjeżdża, oddala się od swoich sług, zostawia im wolność. Po drugie, zaraz na początku też pojawia się bardzo ważny szczegół, bo w tych ludziach, którym się dostało pieniądze, którzy dostali też wolność w tym, żeby je używać, pojawia się taka pokusa, żeby wyeliminować swojego Pana i powiedzieć, mówią, nie chcemy, żeby królował nad nami. I to jest pokusa, która jest w nas, że wolność, którą Bóg nam daje, bardzo często przekuwamy w samowolę, w bezkrólewie, w takie poczucie, że ja jestem Panem, że ja jestem Bogiem. I to jest złe, ale nie to, że jesteśmy wolni. Możemy być wolni i możemy działać. Po drugie, zobaczcie, że dostają pieniądze i żaden z nich nie dostaje instrukcji, jak pomnażać te pieniądze, co z nimi zrobić. Jest tylko to, żeby zrobili z tego użytek. I to jest kolejna fajna rzecz w chrześcijaństwie, że wbrew pozorom my wcale nie dostajemy gotowca instrukcji na to, jak mamy swoje życie przeżyć. Pan Bóg daje nam wolność. To jest to, co już też wiele razy mówiłem, że Bóg nie mówi, że masz być żoną Zenka, księdzem w towarzystwie Jezusowym. Bóg mówi, bądź święty, daje nam cel. Mówi, przyjdę kiedyś, żebyśmy zobaczyli, co ci z tego wyszło, ale jesteś człowiekiem wolnym, podejmujesz decyzję, czy chcesz być właśnie księdzem, czy chcesz być zakonnikiem, czy chcesz być żoną Zenka, czy chcesz być mężem Grażynki i tak dalej. Czy chcesz przeżyć to życie sam. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym celu. Po raz kolejny nam Bóg to przypomina, że On nie jest kimś, kto nas wkłada w jakiś wymyślony scenariusz, w jakiś fatum, w jakieś przeznaczenie, w jakieś ślepe posłuszeństwo na zasadzie takiej, że masz zrobić to, co ja uważam. Bóg nas zaprasza do współpracy. To jest niesamowite, że On wszechmogący, wszechwiedzący zaprasza człowieka do tego, żebyśmy razem tworzyli tą rzeczywistość, czyli pomnażali pieniądze. I ostatnia rzecz, to ten człowiek, który podobnie jak w Ewangelii z niedzieli dostaje jedną minę i nic nią nie robi. To jest kolejna pokusa, bardzo ważna, żeby ją zauważyć w chrześcijaństwie, że można próbować, i wielu tak robi, swoje chrześcijaństwo przeżyć właśnie na zasadzie takiej, że mam jakiś podręcznik, w którym mam zapisane, co to znaczy być chrześcijaninem, i tylko to odtwarzam. Jestem kimś, kto zachowuje prawo. Jestem kimś, kto zachowuje jedną minę zawiniętą w chusteczce, tak? Zawiniętą ze strachu, żeby nic nie uronić, żeby nic mi się nie zgubiło. Ważne, żeby ją zachować. I Pan wcale tego nie chce. Pan chce, żebyśmy to, co mamy, pomnażali. To jest echo tego, co Jezus mówi w innym miejscu w Ewangelii. Będziecie robić większe rzeczy niż ja. I myślę, że warto się odważyć i zobaczyć, że mamy w XXI wieku większe możliwości niż Jezus miał w I wieku, na początku tej ery,
i możemy robić wielkie rzeczy. To jest niesamowita sprawa. A więc nie bądźmy chrześcijanami, którzy zachowują tylko i wyłącznie to, co do nich przypisano, czy będziemy, nie wiem, w małżeństwie wypełniać tak zwane obowiązki, żeby się to nie rozsypało, czy będziemy w zakonie wypełniać tylko i wyłącznie taką regułę, która ma pomóc przetrwać, ale chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi twórczymi, żebyśmy byli ludźmi, którzy pomnażają. Jedna rzecz. Jak się zdecydujemy na taki sposób życia, w którym wychodzimy poza to, co przypisane, kiedy próbujemy widzieć tą wolność, którą Pan Bóg nam daje i żyć tą wolnością, no to wiemy, że pojawią się tacy, którzy będą mówili nie wolno. Pojawią się tacy, którzy trzymają swoją minę zachowaną w chusteczce i będą mówili, musisz żyć tak samo. Wtedy warto takim ludziom przypominać Słowo Boże, które mówi, pomnażaj, bądź człowiekiem twórczym, który jest wolny, który się nie boi być tym, który próbuje odnaleźć się w sytuacji, w której się znalazł. Jeden dostał 5 więcej, drugi 10 więcej. W zależności od tego, w jakich warunkach się znaleźli, pomnażali to, co mieli. Dobrego i twórczego dnia Wam życzę, bo takie jest nasze chrześcijaństwo. Trzymajcie się.